Jest godzina 14. Maryja stoi u stóp krzyża. Najmłodszy uczeń Jan jest obok niej. Wśród zgiełku, żołnierzy i tłumu w milczeniu wpatrują się w Chrystusa. Zbolała matka wyciąga ręce, by zebrać krew płynącą po drewnie. Jej matczyne łzy spadają na ziemię. Ona od samego początku rozważa w swoim sercu, w ciszy i skupieniu, w pokoju i ufności to, co widzi i słyszy. Umierający Jezus przekazuje swój testament. Daje nam dar Bożego dziecięstwa i dar duchowego macierzyństwa. Dzięki tym darom możemy dać się poprowadzić czułą dłonią Matki. Tobie, Jezu, którego oblicze jaśnieje w godzinie ciemności, zawierzamy nasz świat, pogrążony w lęku i chorobie ciała i duszy. Ku Tobie z naszych domowych kościołów, w łączności z pasterzami, którym przewodniczy Twoja Matka, płynie modlitwa serc. Spraw, byśmy dostrzegli w szaleństwie krzyża obietnicę naszego zmartwychwstania. Jezus powiedział do siostry Faustyny: jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą ma zasługę, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Ojcze Przedwieczny, wspominając godzinę, w której Jezus daje nam Maryję za Matkę, jednoczymy się z intencjami Jego Najświętszego Serca i powierzamy Ci nasze dzisiaj. Jesteś w swym niebie, czy nie lepiej Ci było tam zostać u siebie? Stwórca wszechświata rozdał swą wolność, teraz wisisz tu. Nie do poznania, tak bardzo zniszczone, ciało Twe krwawi, jest obnażone. Miłość przybita gwoździem do krzyża, trudno pojąć to, że Ty, Panie, wisisz tu. Że zaraz po Twojej śmierci, gdy ręce Twe zwolnią z liny ciężaru, teraz wisisz tu. I martwe opatrzę Twe zniszczone ciało, gwoździe wyciągnę z rąk Twoich spękanych i wtedy znów spocznę na piersi jak wczoraj, lecz nie tak spokojny. Bo Ty, Panie, wisisz tu.
swym niebie, radość masz w oczach, idziemy do Ciebie. Skończy się kiedyś ta ciemność na pewno, lecz teraz jesteś tu, bo Ty, Panie, kochasz nas.